Siemanko, blachoświry. Witam Was dzisiaj tak trochę nietypowo z trasy. Właśnie przemierzam Polskę w drodze do Chropaczowa. Dostałem od Was kiedyś kilka prezentów i stwierdziłem, że taka energia nie może się kumulować, marnować. Trzeba ją przekazać dalej. I postanowiłem stworzyć taką wytłaczankę dla ziomeczka, którego też oglądam na YouTubie. Jadę zupełnie w ciemno, 550 km dokładnie. Nic nie mówiłem, że przyjadę, nikt nic nie wie. Mam nadzieję, że go zastanę. A Wy, jeżeli jesteście ciekawi, jak to cacko, małe arcydzieło powstawało, obejrzyjcie film do końca i dowiecie się też, czy zastałem Marcina BNT Banota na miejscu w jego sklepie. Trzymajcie kciuki!
Udało się odśnieżyć trochę mopsówę. Godzina 8:54. Od 54 minut generalnie ja już powinienem być w trasie, ale się nie udało. Ściągam łachmany i rura. Do zobaczenia na miejscu. No i w tym miejscu powinniście widzieć przepiękne kadry z Chropaczowa. No ale chłopki strzelił, jak to mawiają, no i nie udało się. Na moje nieszczęście cały film nagrywam telefonem. No i to się zemściło, bo w momencie, kiedy miałem odpaloną nawigację i kamerę i w ogóle tam dużo torów jest, spadł mi telefon i coś nie pykło. W ogóle był plan, żeby zaskoczyć Marcina, a tymczasem to Marcin zaskoczył mnie, bo wyobraźcie sobie sytuację, kiedy zaparkowałem już pod sklepem i w ogóle zauważyłem, że tu się coś nie nagrywa, zbiło mi to fazę totalnie, bo widziałem, że on gdzieś tam wychodzić zaczyna, więc szybko w tym pośpiechu zacząłem wypakowywać wszystko z auta, wyciągnąłem skrzynkę, drugą skrzynkę, jakieś wiadro z narzędziami jeszcze miałem, no i wypakowuję ten prezent, oparłem na drzewo. No i patrzę kątem oka, że przechodzi obok właśnie BNT, no i mój plan legł w gruzach, bo miałem taki zamysł, żeby tam wejść do środka z kamerą, wręczyć mu to i w ogóle fajnie, super. No a tymczasem no, trochę mi się plan posypał, więc zaczepiłem go prosto na ulicy, powiedziałem, że mam dla niego prezent, no i czy znajdzie 5 minut. Wyszliśmy do sklepu. Z tego całego zamieszania, podekscytowania, stresów, nerwów nic nie nagrałem w środku, zachowałem się totalny amator. Na szczęście BNT to bestia YouTube'owa, szybko wyciągnął aparat, coś tam nagrał, więc coś tam jest, ale nieszczęście w szczęściu jest takie, że Marcin nie trzyma za długo surowych materiałów i w momencie, kiedy do niego napisałem o to nagranie, to okazało się, że jest tylko to, co na jego vlogu, więc właśnie za chwilkę to zobaczycie. Generalnie według mnie misja się udała, mimo tego, że nie nagrałem tego tak, jakbym chciał, to wręczyłem prezent, przybiłem piątkę z chłopakami, życzyłem im wszystkiego dobrego, a wy zobaczcie okiem kamery BNT, jak to wyglądało. Dobrze. Czyli nasze logo to jest wypukłe. Mhm. No to fajnie, cieszę się, że wam się podoba. Dzięki Maciek. Spoko, zajebiście się. O, nagrywasz coś tam, ty diabeł. Coś tam nagrywam, no. Fajno, dzięki. Wszystkiego dobrego, wesoły. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie. Teraz, że to spróbował podnieść i jest to zaskakująco ciężkie. Od razu mi się skojarzyło z klapą. To jest jak klapa z Familoka, która broni wejścia na dach. Musimy dobrze przemyśleć mocowanie tego, bo jest to dość ciężkie. Gotowi? Lecisz. Raz. Dwa. Trzy.
Korzystając z okazji, chciałbym Was zaprosić na pokład Akademii Blacharstwa. No oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do niedzieli 9 stycznia trwa jego przedsprzedaż i możecie nabyć moje autorskie szkolenie w mega zajebistej cenie. Ruszamy na początku lutego, ale logując się już dzisiaj do platformy, znajdziecie tam kilka ciekawych lekcji. A tymczasem życzę Wam w nadchodzącym roku dużo zdrówka, no i samych grubych tematów. Pamiętajcie o subskrypcji, dajcie też znać w komentarzu, czy wideo się Wam podobało. No i pozdro! Do zobaczyska!